Kevin Nowacki, MMAFIS.pl, znajdujemy się pod Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a moim rozmówcą jest Dawid Walasek. Witam Cię serdecznie. Witam Cię Kevin, witam wszystkich fanów. Znajdujemy się tutaj przy okazji pierwszego obozu organizowanego właśnie przez Twój DWM Management i chciałbym Cię spytać ogólnie, skąd się wziął pomysł na taki event? Pomysł się wziął podczas pandemii na początku. Mój kolega Hubert Kacprowicz rzucił mi taki pomysł, żeby w ogóle zmienić ideę DWM Management. Ja do tego byłem nastawiony, że fajnie, fajnie, ale potem pandemia było, trzeba było zainwestować jakieś pieniążki w to, żeby to wszystko ruszyć z promocją. Ten pomysł jest zawieszony. Minęło z miesiąc, 3 tygodnie i postanowiłem, poszedłem na trening zobaczyć w ogóle jak to tak kurde wygląda tak od boku, jak właśnie zapaśnik prowadził trening. Mówię kurde, czemu nie? No, wiecie, obóz zrobić, jakoś promocja, jak promocyjnie, jak widzę po swoim telefonie, to Instagram jest gorący, wręcz się pali, Messenger tak samo, więc chyba wypaliło. Potem powiedziałem, że 3 tygodnie chyba temu, mówię, robimy to. No i poszedłem tutaj do prezesa Białogardzkiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, spytałem, czy byłby wolny termin na taki obóz. Dużo ludzi mi w tym pomogło z miasta i obóz się odbył. Bardzo ciekawa kadra trenerska, w niej między innymi na czele Gracjan Szadziński, czy też powracający, miejmy nadzieję, już niedługo do klatki Artur Piotrowski. No i chciałbym Cię właśnie zapytać, skąd pomysł na ściągnięcie tutaj Gracjana, czy też Artura? Pomysł na Gracjana był taki, że Gracjan, wiadomo, no jest niedaleko stąd, z Gracjanem jakiś tam kontakt złapałem wcześniej, gdzieś tam mieliśmy jakieś tam sprawy inne. No i przy okazji powiedział tutaj, że może przyjechać, wiadomo, pomóc mi w promocji. Przyjechał, wczoraj spędził cały dzień w Białogardzie. Fajnie było, naprawdę. Ludzie myśleli, że jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, gburowaty, ale naprawdę było fajnie, nie? Z chłopakami tak się dogadał, że za tydzień chyba będzie trzeba jechać do Mielna z nim. A jeśli chodzi o Artura, no to Artur jest z Białogardu, jeśli chodzi o czarne pasy, no to chyba jest najbardziej takim doświadczonym czarnym pasem, jeśli chodzi o MMA z Białogardu. No i w piątek poprowadził trening Kamil Skaskiewicz, srebrny medalista Mistrzostw Europy, także zapasy, jeśli chodzi o ten zapasy, no to chyba chłopaki naprawdę dużo wynieśli, bo mówili, że dużo myczków pod MMA. Bałem się, że to będzie właśnie Kamil jest zapaśnikiem, bałem się, że to będzie zapaśniczy trening, ale naprawdę Kamil, jeśli chodzi o trening, to chłopak mi się bardzo podobał. Kadra zawodnicza równie ciekawa, między innymi możemy tu wymienić Dawida Romańskiego, Michała Buganika, czy też młode wilki, na przykład Kacpra Michałowskiego. Jak mógłbyś ocenić tą kadrę, która przyjechała do Ciebie na Twój pierwszy obóz? Jeśli chodzi o kadrę, no to ja tam nie jestem tak zadowolony. Fajnie, że chłopaki przyjechali, tak? Chłopaki tutaj wszyscy, jeśli chodzi o MMA Team Tczew i Mataleo Słupsk, to fajnie, bo to są kluby, z którymi współpracuję. No wiedziałem, że na nich mogę liczyć zawsze, żeby przyjechać, bo oni się wtedy promują, mi pomagają w promocji. Jeśli chodzi o kadrę zawodniczą, no to tak jak powiedziałeś, Kacper Michałowski, no to jest 18-latek, który jest niepokonany w semi-pro. No i to jest przyszłość polskiego MMA moim zdaniem. Przyjechał też Michał Buganik prosto z Żagania, 400 km przyjechał specjalnie na obóz tutaj. Michał rekord zawodowy 1-0, w październiku wraca do klatki i zaczęliśmy współpracę i będę mu załatwiał jakąś konkretną waleczkę. Przyjechali też Jakub Godlewski, Damian Mioduszewski z Tczewa, chłopaki też przygotowujący się do ostatniej walki z semi-pro, a potem już jazda w zawodowych walkach, bo to też o nich będzie głośno na pewno. No Dawid Romański jest, Dawid wiadomo, teraz jest na roztrenowaniu, wakacje, z Ankoszu zjechał tutaj do Białogardu. I, no i Dawid wraca do żywych. Jest dużo ofert dla Dawida, było podczas tego roztrenowania, było bardzo dużo ofert, bo organizacje typu Armia Fight Night, typu Brave, typu Fan odzywały się o Dawida, więc naprawdę fajnie, no ale no niestety, no trudno, no czekamy na inne oferty, na późniejszy termin. Były też oferty z Babilonu. Jeszcze przyjechali chłopaki z KO z Gorzów Wielkopolski, przyjechał Dawid Gałęcki, który się przygotowuje do walki z Mansurem Anzijewem w Suwałkach, przyjechał z nim Dawid Dworak, bardzo utalentowany chłopaczek, którego widziałem na sparingach, to fajnie się poruszał, Adrian Buda, chłopaczek z K1, który teraz będzie może coś tam w MMA chciał spróbować, żebym tu nikogo nie pominął, no to przyjechali wczoraj jeszcze chłopaki z MMA Mataleo Słupsk,
Krystian Wiśniewski, zawodnik, który to jest chyba naprawdę z tego klubu, to jest głośny, głośny chłopak, przyszłość też również polskiego MMA, 77 kilo. Tomasz Skrzypek był zawodnik Fenu, Miłosz Melchert, Miłoszowi tak się spodobało, że został tutaj. Brat Krystiana Wiśniewskiego, 2007 rocznik chłopaczek, który się bił, naprawdę lał, obalał chłopaków o 5-6 lat starszych od siebie, dlatego fajnie. Ja jestem super, chłopakom się podoba i to jest najważniejsze, nie? Przejdźmy do tematu jednej z głośniejszych walk ostatnimi czasy, jeśli chodzi o rzeczy związane z Tobą, czyli Marcin Łazarz. Popularny Brain z Białogardu powalczy o pas Fenu w wadze półciężkiej. Będzie to pojedynek z Adamem Kowalskim, jak pamiętamy, będzie to rewanż za tutaj naszą lokalną rundę. Wtedy to Marcin okazał się górą, zwyciężył przez poddanie w drugiej rundzie. Czy to moim zdaniem teraz powtórzy ten wyczyn i zdobędzie pas organizacji Fight Exclusive Night? No dla mnie, jeśli się dowiedziałem, że walka taka jest, no jest dograna, to byłem bardzo, 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 bardzo zadowolony, że była taka opcja, bo dla mnie to jest bardzo duża szansa dla Marcina. Marcin to jest zawodnik, który w Polsce tak jakoś nie miał za dużo okazji, żeby gdzieś się pokazać na większej scenie, raz na KSW z Marcinem Wójcikiem, gdzie wziął walkę w zastępstwo. Teraz mi dostał propozycję z Fenu o pas w Polsacie w walce wieczoru, więc to jest naprawdę, jak nie teraz, to już chyba będzie musiał Marcin sobie już lekko odpuścić i to samo mu mówiłem, więc czekamy, nie? No, Marcin dla mnie, no to teraz jest, pojechał na 2 tygodnie do tego, do Modestasa, Modestasa z UFC. Chłopak ma 2-0 zawodowy rekord w UFC, więc tam się też przygotowuje jego przyjaciel, więc mam nadzieję, że przyjedzie z Anglii z formą. Kamil Skoskiewicz przygotowuje go od zapasów, Tomek Różański od boksu, więc mam nadzieję, że 22 sierpnia wróci z pasem Fenu do Białogardu. Lecimy dalej, a więc Maciek Kaliciński, podpisano ostatnio kontrakt, wiadomo, że nie możemy jeszcze zdradzić, ale jeśli mógłbyś pokrótce opowiedzieć, czy będzie to duża walka i jak jesteś zadowolony właśnie z uzyskanych warunków kontraktowych dla Maćka? Jeśli chodzi o Maćka Kalicińskiego, to Maciek dostał propozycję, nie tak naprawdę nie do odrzucenia, duża walka, duża szansa przed Maćkiem, medialna bardzo. Jeśli chodzi o tą organizację 70 kilo, to będzie walczył właśnie z twarzą tej organizacji. To jest duży test dla Maćka. Jeśli wygra, no to już mamy go w dobrej organizacji i chyba będzie twarzą tej organizacji w tej kategorii wagowej. Mogę tyle zdradzić, że organizacja ta jest transmitowana w telewizji. Dokładnie. Więc na sam koniec naszego wywiadu, jak zwykle, tak naprawdę możemy zapowiedzieć starty dla naszych fanów, właśnie zawodników DWN Management. Gdzie się szykują najbliższe pojedynki? No najbliższe pojedynki na razie, co, no chłopaki są na obozie. Tutaj mogę pokrótce zdradzić, że Said Magomed Abdul Kadyrow będzie miał fajny pojedynek, to dogrywam we wrześniu, bardzo medialny. I mogą się niektórzy fani zaskoczyć, że Said zawalczy dla tej organizacji. No i wiadomo, Maciek Kaliciński również we wrześniu zawalczy. Głośna walka, Marcin Łazarz 22 sierpnia, Dawid Gałęcki 19 września w Suwałkach. 5 września jest TFL, gdzie tam dogrywam chłopaków też, żeby się bili. No i chyba to... To na razie na tyle. Teraz no, podobno wraca druga fala pandemii, dlatego no, na razie nic nie będę tak dogrywał konkretnego i zobaczymy, nie? Ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę i lecimy dalej oglądać i śledzić uczestników obozu. A mogę jeszcze podziękować? Pewnie. Podziękować chciałem, bo tutaj gdyby ten obóz by się nie odbył bez bardzo mi potrzebnych do tego ludzi. Dziękuję pani Pauli Walczak i Asi Walczak z Modnej Cafe. Dziękuję też panu Piotrkowi Ćmochu z Cukierni Mimar i dziękuję tutaj panu prezesowi Białogardzkiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, że no po prostu mógł ten obóz się odbyć. Dziękuję tutaj też prezesowi AKS Białogard, gdzie użyczył też sali, maty i no i co, no i czekamy do następnego obozu, bo chłopakom bardzo się spodobało. Jeszcze raz wielkie dzięki.